Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Ying Yonga, Narodziny bohatera. Jest to publikacja zabierająca nas w świat wojowników, świat średniowiecza w Chinach, kiedy dochodzi do starcia dwóch równorodnych sił. Mamy tutaj pokazane opowieść o ludziach, którzy kultywują minionym rządom, które przyniosły im odpowiednią pozycję i pozwoliły na zbudowanie mitu walecznych przodków. Obecny władca jest człowiekiem bezczynnym i jednocześnie terroryzującym poddanych. Swojemu wrogowi dał podbić część kraju i z tego powodu ludzie są niezadowoleni, bo utracili ziemię, utracili swoje wyobrażenie o wielkości kraju. Z drugiej strony są nękani przez różnorodnych żołnierzy, przez różnorodne władze lokalne i to też sprawia, że nie czują, nie pałają miłością do władcy, do którego pałać miłością powinni, bo tam jest taki bardzo rozbudowany system feudalny i to widać. Cała historia zaczyna się od opowieści mężczyzny w gospodzie, gdzie on snuje opowieść o dawnych czasach i różnorodnych próbach, z którymi musieli się spotkać bohaterowie. Poznajemy dwóch mężczyzn mieszkających obok siebie i tworzących relacje bardzo blisko. Ich rodziny są bardzo ze sobą związane, tworzą coś w rodzaju braterstwa krwi, braterstwa więzi. Widzimy, w jaki sposób oni na różnorodne sytuacje reagują, jak pięknie współpracują. No i wydawałoby się, że to oni będą głównymi bohaterami, ale z nimi bardzo szybko się rozstajemy, bo zostają zabici. Żona jednego z nich zostaje uratowana przez osobę, którą ona uratowała. W ogóle cała akcja wygląda tak, że za każdym razem, kiedy jest kolejny przełom w tej historii, to mówimy sobie, Boże, dlaczego ten bohater tak postąpił? Dlaczego on taki naiwny jest? I kiedy już mamy kolejny etap historii, myślimy sobie, no i ma teraz za swoje, a później przychodzi zaskoczenie, że jednak, to mu pomogło. Także jest to historia cała z całym mnóstwem zaskoczeń, całym mnóstwem niespodzianek. Czyta się przyjemnie. Polecam i do zobaczenia.